Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność. Czerwiec miesiącem czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adorujmy Najświętszy Sakrament. Wynagradzajmy Panu Jezusowi za grzechy nasze i całego świata. A teraz posłuchaj prawdziwych historii życia dzieci, które uwierzyły i kochały Pana Jezusa do końca. Poznaj Dominika Savio. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Rozdział 11. Pierwszym środkiem, jaki Dominikowi wskazano do nabywania doskonałości, miało być pozyskiwanie dusz Panu Bogu. Nie ma bowiem na świecie nic świętszego nad pracę nad zbawieniem dusz, za które nasz najukochańszy Zbawiciel przelał do ostatniej kropli krew swoją przenajświętszą. Poznał Dominik całą doniosłość tej pracy i często mawiał do innych: gdybym mógł pozyskać Bogu wszystkich moich towarzyszy, jakże byłbym szczęśliwy. W tym celu korzystał z każdej sposobności, by służyć dobrą radą i by upominać tych, którzy przekraczali przykazania Boże. Klątwy towarzyszy i wzywania imienia Pana Boga nadaremnie przejmowały go grozą i szkodziły nawet jego zdrowiu. Jeśli przypadkiem usłyszał na ulicy lub gdzie indziej podobne słowa, spuszczał zasmucony głowę i mówił z nabożeństwem: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdy pewnego razu przechodził z jednym ze swych towarzyszy przez rynek, doszły do jego uszu bluźnierstwa jakiegoś woźnicy. Zmartwiony Dominik zdejmuje kapelusz i szepce coś po cichu. Co ty robisz? Rzecze doń towarzysz. Co mówisz? Czy nie słyszałeś, jak ten woźnica wzywał imienia Boga nadaremnie? Gdybym wiedział, iż to przyniesie pożytek, byłbym pobiegł i upomniał go, by już tego nie czynił. Ale obawiając się, by nie powiedział jeszcze czegoś gorszego, zdjąłem tylko kapelusz i wymówiłem słowa: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy nie to zawsze celem wynagrodzenia Panu Jezusowi za zniewagi, jakie się wyrządza Jego Najświętszemu imieniu? Towarzysz ów podziwiał tę piękną praktykę pobożną i odwagę Dominika i często opowiadał ten wypadek ku wielkiemu zbudowaniu kolegów. Gdy pewnego razu wracał ze szkoły, usłyszał straszną klątwę wymówioną przez jakiegoś starszego mężczyznę. Dominik zadrżał cały, cicho pochwalił imię Pana Boga, a następnie z obliczem pełnym godności i uszanowania pobiegł ku nieostrożnemu bluźniercy i zapytał go, czy by mu nie pomógł wskazać drogi do oratorium świętego Franciszka Salezego. Na widok tego anielskiego oblicza człowiek ów zmienił swój dziki wyraz twarzy i rzekł łagodnie: żal mi, drogi chłopczyku, ale nie wiem, gdzie ono się znajduje. O, jeśli pan tego nie wie, to może by mi pan wyświadczył inną przysługę. Bardzo chętnie, powiedz tylko, czego sobie życzysz. Dominik zbliżył się do niego i rzekł mu po cichu do ucha, aby inni nie usłyszeli: uczyni mi pan wielką przyjemność, jeżeli w gniewie swoim nie będzie pan nigdy przeklinał ani bluźnił imieniu boskiemu. Dobrze, rzekł ów człowiek zdumiony tymi słowami, dobrze, masz słuszność, szkaradna ta moja wada, którą chcę przecież raz zwyciężyć, chociażby mnie to bardzo wiele kosztować miało. Innym razem zdarzyło się,
że jakiś 9-letni chłopiec sprzeczał się ze swoim towarzyszem w pobliżu bramy oratorium i w kłótni wymówił imię Jezus. Dominik uczuł wtedy słuszne wzburzenie w swoim sercu, jednakże z obliczem pogodnym wmieszał się między nich i pogodził obydwu. Następnie rzekł do tego, który wezwał imienia Boskiego nadaremnie: chodź ze mną, a będziesz zadowolony. Ujmujące obejście pociągnęło chłopca za Dominikiem, który wziął go za rękę, zaprowadził do kościoła przed ołtarz, a rozkazawszy mu uklęknąć, powiedział: proś Pana Jezusa o przebaczenie za obrazy, którą mu wyrządziłeś, wzywając Jego imienia nadaremnie. A ponieważ ów chłopiec nie umiał aktu żalu, odmówili go obydwaj razem. Potem rzekł: mów za mną te słowa, by wynagrodzić zniewagę wyrządzoną Panu Jezusowi. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, a Jego święte i czcigodne imię niech będzie zawsze wielbione. Dominik czytał zajęciem żywoty świętych, a zwłaszcza tych, którzy w sposób szczególny pracowali wokół zbawienia dusz. Mówił chętnie o misjonarzach, którzy w dalekich krajach ponoszą tyle pracy i trudów dla zbawienia dusz, a nie mogąc im posłać żadnego materialnego zasiłku, modlił się za nich codziennie i przynajmniej raz w tygodniu przyjmował komunię świętą w ich intencji. Kilkakrotnie słyszałem, jak mówił z westchnieniem: ileż to dusz w Anglii oczekuje naszej pomocy. O, gdybym miał siłę i cnoty, chciałbym się tam udać. W tej chwili i kazaniami, i przykładem pozyskać je Bogu. Żalił się często i ubolewał, że wielu ludzi zaniedbywało zupełnie obowiązek nauczania młodzieży prawd wiary świętej. Skoro tylko będę klerykiem, mawiał, pójdę natychmiast do Mondonio, aby gromadzić młodzież pod jakimś dachem, uczyć ją katechizmu, opowiadać jej wiele budujących przykładów i wskazywać drogę do życia świętego. Iluż to młodzieńców pójdzie może na wieczne potępienie, jedynie dlatego, że nie było nikogo, co by ich w wierze pouczył. Co mówił słowem, potwierdzał uczynkiem, gdyż skoro mu tylko wiek i wykształcenie pozwoliły, uczył z przyjemnością katechizmu w kościółku, a jeżeli ktoś tego potrzebował, udzielał lekcji lub uczył go katechizmu w każdej porze dnia i w każdym dniu tygodnia, a to jedynie w tym celu, aby móc rozmawiać o rzeczach duchowych i dać każdemu poznać ważność zbawienia duszy. Pewnego dnia jakiś lekkomyślny kolega chciał mu przerwać opowiadanie budującego przykładu w czasie rekreacji i szyderczo zawołał: cóż cię to wszystko obchodzi? Co mnie to obchodzi? Obchodzi mnie, ponieważ dusza każdego z mych kolegów jest okupiona krwią Jezusa Chrystusa. Obchodzi mnie to, ponieważ jesteśmy wszyscy braćmi, a jako tacy powinniśmy kochać wzajemnie swoje dusze. Obchodzi mnie to, ponieważ Pan Bóg poleca, aby jeden drugiemu pomagał osiągnąć zbawienie. Obchodzi mnie to, ponieważ jeżeli zdołam zbawić duszę bliźniego, mam zapewnione zbawienie swojej duszy. Ta gorliwość o dobro dusz nie zmniejszyła się bynajmniej w Dominiku podczas krótkich wakacji spędzonych w rodzinnej wiosce. Zachowywał sobie pilnie na czas wakacji każdy obrazeczek, każdy medalik, każdy krzyżyk, każdą książeczkę albo inny przedmiot, który podczas roku szkolnego otrzymywał w nagrodę w szkole albo na nauce katechizmu. Przed wyjazdem z oratorium prosił usilnie swoich przełożonych o takie rzeczy, które by mogły ucieszyć jego przyjaciół i wspólników zabawy. Zaledwie powrócił do rodzinnej wioski, otaczali go wszyscy jego rówieśnicy i inni chłopcy, młodsi i starsi, którzy chętnie spędzali wolne dni w jego towarzystwie.
On zaś rozdzielał im przy sposobności podarunki i zachęcał ich do uważnego słuchania jego wykładów katechizmu, pouczając zarazem wszystkich o obowiązkach stanu. Swoją ujmującą grzecznością tak sobie zjednał chłopców, że wielu chodziło z nim do kościoła na katechizm, na modlitwy, na mszę świętą i na inne ćwiczenia pobożne. Zapewniano mnie, że niemało się natrudził, aby nauczyć jednego opóźnionego w rozwoju chłopca uczynienia dobrze znaku Krzyża Świętego. Jeżeli się dobrze przyżegnasz, mówił mu, podaruję ci śliczny medalik, a potem poproszę księdza, aby ci podarował jakąś piękną książeczkę. Lecz chciałbym, abyś się naprawdę dobrze żegnał. I wymawiając odpowiednie słowa, Dominik pomagał mu, prawą jego ręką dotykając czoła, potem piersi, następnie ramienia lewego, potem prawego. W końcu składał mu pobożnie ręce, mówiąc: Amen. Pragnął gorąco, aby ten znak naszego odkupienia dobrze czyniono, i on sam żegnał się wielokrotnie w obecności innych, zachęcając ich, by czynili tak samo. Oprócz dokładnego wypełniania każdego swego chociażby najmniejszego obowiązku, troszczył się także Dominik o dwóch swych braciszków, których uczył czytać, pisać, objaśniał im prawdy wiary i przewodził im w odmawianiu porannego i wieczornego pacierza. Prowadził ich ze sobą do kościoła, podawał im wodę święconą i pokazywał im, jak mają należycie czynić znak Krzyża Świętego. Cały czas, który mógł spędzić na jakiejś godziwej rozrywce, wolał raczej poświęcić na opowiadaniu budujących przykładów rodzeństwu albo towarzyszom, którzy bardzo chętnie mu się przysłuchiwali. Nawet podczas wakacji zachował piękny zwyczaj nawiedzać każdego dnia Najświętszy Sakrament. Cieszył się, jakby czegoś wielkiego dokonał, jeżeli zdołał namówić jakiegoś towarzysza do nawiedzenia Pana Jezusa, więźnia miłości na naszych ołtarzach. Można zatem powiedzieć, że umiał jak najlepiej korzystać z każdej nadarzającej mu się sposobności, czy to przysłużenia się innym, czy to udzielenia jakiejś dobrej rady, mającej na celu pożytek duszy bliźniego. Rozdział 12. Myśl pozyskania dusz dla Boga nie odstępowała go nigdy. W czasie wolnym był duszą zabawy, lecz cokolwiek mówił lub czynił, zawsze miał na celu dobro moralne własne i bliźnich. Przy tym trzymał się ściśle zasady dobrego wychowania, żeby nie przerywać innym, gdy ci mówią. Jeżeli towarzysze nie umieli nawiązać rozmowy i stali milczący, on natychmiast wyciągał różne kwestie naukowe z historii, arytmetyki i tym podobne. Miał też zawsze w pogotowiu wiele opowiadań, którymi rozweselał i przyciągał do siebie całe towarzystwo. Jeżeli się kiedyś zdarzyło, że ktoś skierował rozmowę na temat, który łatwo mógł się skończyć szemraniem lub czymś podobnym, w tej chwili przerywał mu jakimś żarcikiem lub bajką. Towarzysze wybuchali śmiechem, a Dominik zręcznie zmieniał przedmiot rozmowy. W ten sposób chronił kolegów swoich od szemrania i obrazy Boga. Z powodu jego wesołego i nadzwyczaj żywego usposobienia przywiązywali się do niego nawet mniej przykładni towarzysze tak dalece, że każdy cieszył się, gdy mógł z nim przebywać. A wszyscy przyjmowali chętnie uwagi i napomnienia, które im od czasu do czasu dawał. Pewnego dnia jeden z kolegów chciał włożyć na twarz maskę, lecz Dominik odradzał mu stanowczo. Czyżbyś był zadowolony,
gdybyś stał się istotnie takim, jakim się w masce chcesz pokazać, z dwoma rogami na czole, z nosem długim jak ogórek, w komediańskim ubraniu? O nie, rzekł tamten. A zatem, jeżeli sobie tego nie życzysz, dlaczego chcesz się pokazać tak przybranym i zeszpecić piękną twarz daną ci przez Boga? Pewnego dnia, podczas rekreacji, zbliżył się jakiś nieznajomy człowiek do gromadki bawiących się chłopców. A zwróciwszy się do jednego z nich, zaczął z nim rozmawiać, ale tak głośno, że go inni mogli usłyszeć. Chcąc ich wszystkich do siebie przyciągnąć, zaczął w swej chytrości sypać żarcikami i dowcipami. Także chłopcy, wiedzeni ciekawością, wkrótce otoczyli go kołem i z największą uwagą słuchali jego opowiadania. Ten wysłannik szatana, skoro spostrzegł, że go wszyscy uważnie słuchają, zmienił temat i zaczął miotać przeciw religii takie bluźnierstwa, na jakie tylko zdobyć się mogą ludzie, którzy Boga i cnoty nienawidzą. Nabijał się z najświętszych rzeczy, szydził z kapłanów i osób duchownych. Niektórzy z chłopców, nie mogąc znieść takich bezbożności, a nie śmiejąc mu się przeciwstawić, oddalili się natychmiast. Dosyć jednak liczna gromadka nierozważnych przysłuchiwała mu się dalej. Tymczasem nadbiegł Dominik. Zaledwie spostrzegł, o co chodzi, bez najmniejszego względu ludzkiego zawołał na towarzyszy. A co, chcecie się przysłuchiwać temu nędznikowi? Zostawcie go samego, on wam chce duszę niewiarą i grzechem zatruć i wykraść z serca cnotę i łaskę Bożą. Na głos ulubionego i cnotliwego towarzysza wszyscy natychmiast odbiegli, a wysłaniec szatana, widząc się sam, nie miał już co robić. Oddalił się szybko i więcej się już w oratorium nie pokazał. Innego znów dnia niektórzy chcieli się iść kąpać. Takie wycieczki same w sobie były niebezpieczne, a zwłaszcza w okolicach Turynu, gdzie, nie mówiąc już o zagrożeniach moralnych, wody są tak głębokie i bystre, że często nie tylko chłopcy, ale i doświadczeni pływacy stają się ich ofiarą. Dominik chciał odwieść towarzyszy od tego postanowienia. Wynajdywał coraz to inne zabawy, opowiadał coraz to weselsze powiastki. Gdy jednak spostrzegł, że chcą iść koniecznie, rzekł im śmiało: Nie, stanowczo nie chcę, abyście poszli. Ale przecież to nic złego. Stajecie się nieposłuszni waszym przełożonym. Możecie się zgorszyć, albo dać innym zgorszenie, co więcej, narażacie się na niebezpieczeństwo utonięcia. Czy to nie jest złem? Lecz nam tak gorąco, że już wytrzymać nie możemy. Jeżeli nie możecie znieść gorąca tego świata, będziecie kiedyś znosić straszny żar ognia piekielnego, na który sobie teraz chcecie zasłużyć. Przekonani tymi słowami, odstąpili od swego zamiaru i bawili się dalej. Niektórzy chłopcy z oratorium, mając na celu dobro swych kolegów, założyli rodzaj stowarzyszenia, którego zadaniem było pouczanie i przyciąganie do ćwiczeń religijnych chłopców gnuśnych i opuszczonych. Savio zaraz się do niego zapisał i odznaczał się wielką gorliwością i podziwu godną bystrością w krzewieniu tego towarzystwa. Używał wszystkich środków, by nieuków i leni przyciągnąć do siebie. Kto chce obrazek? Kto chce ciasteczko? Wołał do chłopców. Ja, odpowiadali wszyscy, biegnąc ku niemu. Oho, powoli, otrzyma ten, kto lepiej odpowie na pytanie z katechizmu. Wtedy stawiał pytanie najswawolniejszym i byle mu tylko dali jakąś odpowiedź, dawał im mały podarunek. Innych zaś pozyskiwał w inny sposób. Zapraszał ich na przechadzkę, na rozmowę,
albo w razie potrzeby do gry wesołej. Często widziano go, jak z grubym kijem na ramieniu, niby Herkules, zabawiał się grą w dołki. Lecz oto nagle zatrzymuje grę i pyta towarzysza. A co, pójdziemy w sobotę do spowiedzi? Towarzysz, czy to dlatego, iż do soboty było jeszcze daleko, czy też dlatego, aby znów co prędzej rozpocząć przerwaną grę, lub by może zadowolić Dominika, odpowiadał: tak, dobrze. To wystarczyło Dominikowi. Ciągnął dalej grę, lecz odtąd nie spuszczał towarzysza z oka. Każdego dnia pod tym lub owym pozorem przypominał mu i pouczał go, jak się trzeba przygotować, żeby się dobrze wyspowiadać. Z nadejściem soboty, jak myśliwy, który piękną upolował zwierzynę, Dominik towarzyszył koledze do kościoła. Sam pierwszy przystępował do spowiedzi, następnie zatrzymywał się, by wspólnie odprawić dziękczynienie. Wypadki takie, które zachodziły bardzo często, napełniały go niewysłowioną radością, a towarzyszom przynosiły wielki pożytek. Nieraz bowiem były takie wypadki, że ten lub ów nie odnosił najmniejszego owocu skazania słyszanego w kościele, a dzięki zachętom Dominika stawał się uległym i pobożnym. Zdarzyło się i to, że jakiś chłopak obiecywał przez cały tydzień, a w sobotę, gdy nadeszła pora do spowiedzi, przepadał nagle, jak kamień w wodę, tak że Dominikowi niemożliwym było go odszukać i do konfesjonału poprowadzić. Mimo to, gdy go później spotkał, nie okazywał mu urazy, ale żartując w te słowa odzywał się do niego: a, łotrzyku, udało ci się. Widzisz, odpowiadał tamten, nie byłem przygotowany, nie miałem odwagi. Ejże, bratku, wpadłeś w ręce złego ducha, który aż nadto był przygotowany, żeby cię przyjąć. Teraz bowiem jesteś jeszcze mniej przygotowany. Owszem, widzę, że w bardzo złym humorze. Otóż spróbuj się tylko wyspowiadać. Zadaj sobie ten gwałt, a gdy to spełnisz należycie, zobaczysz, jaką radością napełni się twoje serce. I zazwyczaj towarzysz, wyspowiadawszy się, sercem pełnym zadowolenia powracał co tchu do Dominika, mówiąc: miałeś słuszność, czuję się rzeczywiście bardzo zadowolony i wesoły. W przyszłości będę jak najczęściej przystępował do spowiedzi świętej. W zakładach można często napotkać chłopców, którzy czy to z powodu szorstkiego charakteru, nieuctwa, braku wychowania, czy wreszcie dręczeni jakimiś cierpieniami lub wyrzutami sumienia, bardzo często są unikani przez towarzyszy. Biedacy muszą znosić ciężkie brzemię samotności, podczas gdy więcej niż inni potrzebują ciepłego słowa pociechy. Tych obierał sobie Dominik za przyjaciół. Zbliżał się do nich, pocieszał ich wesołą rozmową i udzielał im rad mądrych i pożytecznych. Stąd też często się zdarzało, że chłopcy zniechęceni, co się już chcieli zupełnie opuścić i zaniedbać, pokrzepieni serdecznymi przestrogami Dominika, wracali na dobrą drogę. Również i ci, którzy z powodu choroby potrzebowali jakiejś przysługi, prosili, aby im przywołano Dominika. Kto zaś miał duchowe dolegliwości, wyjawiał je Dominikowi, przekonany, że znajdzie u niego skuteczną pociechę. W ten sposób miał zawsze sposobność do nieustannego ćwiczenia się w miłości bliźniego, gromadząc sobie przez to wielkie zasługi u Boga. Zaczerpnięte treści pochodzą z dziełka Życiorys Dominika Savio, napisanego przez świętego Jana Bosko. Poznaj prawdziwe historie dzieci, które składały Panu Jezusowi ofiarę ze swojego życia. Wersję książkową oraz audiobooki serii Młodzi Przyjaciele Jezusa nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.